City zawinął lotniskowiec Arasaki. Nazywa się Kujira, czyli wieloryb. Podobno korporacja zdecydowała się wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może... Nie zgadniesz, jakiego dzisiaj miałem klienta. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajime Takim z działu technologii wojskowych. Papiery są na Flatheada. Witamy w kompeki. Pamiętam. Witamy w Konpeki Plaza. Proszę pojedynczo. Jasne. Mamy problem. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie, na spotkanie z panem Takim? Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo. Witamy w Konpeki Plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko... Victorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana Takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan Taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Tak, koszmar. Oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to, Harry? Hmm? Przyjemny hotelik. Nie to, co na targach w Curychu. Rachel, Zakaria. Jackie, skąd się wygłupiać? Jak udało no co? Wchodzę w rolę. Nie poderwać. Porwać. Prosto z pokazu. Te dziewczyny... Cholera, słabo to wyglądało. Bar też niczego sobie. Witamy w Konpeki Plaza. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu Misty, jak już domkniemy ten kontrakt. Tak zrobisz. A teraz chodź do pokoju. Chyba się wpasowaliśmy, co? Jak wyglądam? Nie wierzę, że to mówię, ale całkiem nieźle. Ładnemu we wszystkim ładnie. Тестировали эту технику на наш. Есть и наш покой, Лапис Лазули. Jesteśmy в покое. Całkiem стилово. Аж шкода, что не остаемся на ночь.
Dobry wybór, Bart. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do netra... ...anera. Si, si, me acuerdo. Teraz odpalacie flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prostota jest najbardziej kunsztowna. Aureliusz? Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. Jak flathead? Gotowy? Już prawie. Miałeś się rozejrzeć za szybem. Jest i szyb. Okej. Jackie, skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Systemy sprawne, bateria pełna. Jebany. Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Vi, weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę twoje Kiroshi do monitoringu, żebyś pomógł botowi znaleźć drogę. Dlaczego ja mam się podłączać? Bo mnie Wiktor nie daje na krechę. Za wolny przesył mam. No bierz, szkoda czasu. Trzymaj. Okej. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Dobra, mam widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od... Prowadź go do następnego otworu wentylacyjnego. Arasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami umownymi. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o wybory. Jakie mnie tu stawia świetle? Że nie mam kontroli nad mocą. Dzielnicą, z której sam pochodzę. Tydzień. Tyle wam mogę obiecać. Postaramy się. Tyle mogę panu obiecać. Przełączam cię na następną kamerę. Skąd wiesz, że to było dla ciebie? Bo napisał, że dla miłej pani sprzątającej, która go znajdzie. I że przeprasza za bałagan. Bug? Sobie żyły, ale mamy na problem. Zostawił. Co znowu? Tylko sprzątaczka. Stoi mi na drodze. Trzeba odwrócić jej uwagę. Co tam jest w sieci? Spróbujmy. Myślisz, że jest wolny? Kto taki? Przystojny. Mam tu kontroler klimatyzacji w terrarium. Bingo! Wyślij do niego flatheada. Yorinobu Arasaka? Tacy jak on zawsze są wolni. Najdroższy garnitur świata, ale w kroku motocyklista. Przeleciałabym go. Dziewczyno, ty byś lepiej szyby przeleć. Wszędzie zostawiasz ślady. Coś się dzieje z terrarium. Hej, Bug. Udało się. Cholera, dziewczyno, wiesz, ile te zwierzęta kosztują? No dalej, nie mamy czasu.
Prezydent jest tuż za drzwiami. Niech Flathead sforsuje zamek. Niezbyt mu to idzie. Cholera. No to inaczej. Pomyślmy. Za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Mam ją włączyć? Tak. Rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. Znalazłem gniazdo. Podepnij teraz Flatheada. Gotowe. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z planem. Dziwne, że mają tu tylko jednego netrunnera. Jeden netrunner, ale 100 operacji na sekundę. To co robimy? Unieszkodliwiamy go. Musisz się do niego podpiąć Flatheadem. A ja zamrożę go jednym takim demonem. Stara nazwa, nie pytaj. A ten rezydent nie zorientuje się? Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mógłbyś tam wjechać czołgiem i nic. Kompletnie odcięty od bodźców. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić Flatheada. Okej, ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Przekonajmy się. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Chyba znalazłem przejście. Wyślij tam Flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. Podepnij bota do fotela. Zostaje, tak? Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci. Możesz się wylogować. Muy bien. Jak się czujesz? Okej. Tylko trochę mi się kręci w głowie. Buck, ile ci zejdzie? Jesteś tam? Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka godzin? Nie da się szybciej? A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Właśnie to zrobię. Wi, klapnij sobie, musisz odpocząć. Jak myślisz? Czemu on z tego zrezygnował? Kto zrezygnował z czego? Yorinobu Arasaka. Z takiego życia. Stara sprawa. Coś mi się obiło o uszy. Sam pomyśl. Masz wszystko. Pieniądze, wykształcenie. Twój stary w jednej chwili może obrócić połowę świata w nuklearną pustynię. A ty nagle rzucasz to wszystko w cholerę i co robisz? Zakładasz gang, stalowe smoki, czy jakoś tak. Zerwał kontakty z rodziną, założył skórę i pobawił się w gangusa. A potem wrócił. Dlaczego? Przecież zrobiłeś coś podobnego. Dołączyłeś do Valentinosów, postrzelałeś, a potem odszedłeś. Ej, to co innego. Haywood to nie jest jakiś pieprzony pałac w Japonii. Ja nie miałem wyboru. I zapłaciłem za to wysoką cenę, pamiętasz? 3 kule w pierś. Jedną jakby wciąż czuję w płucu. Nie stawiaj mnie na równi z tym skurwielem. Turysta pierdolony. Turysta czy nie, właśnie pojawił się w lobby. A my wracamy do gry. Zabezpieczenia penthouse'u zdjęte. Pięknie. No to wchodzimy. Hej, Buck, ty cały czas byłaś na łączach? 3,5 godziny.
Z tym kijem w dupie? Tym w mojej? Tak. Źle się wyraziłem. Wiem. Teraz zapracuj na moje przeprosiny. Co tak cicho? Opowiem wam kawał. Teraz? Serio? No dobra. Co mówią cyberświnie? Chrom, chrom. Ja pierdolę. No, nieźle jest być synem cesarza. Lepiej niż synem Raula Wellsa. Skupcie się! Safe! Tylko szybko! Coś się stało? Młoda Arasaka gdzieś mi zniknął. Czarodziej czy co? Jest w jakiejś martwej strefie. Zaraz go znajdę. A wy róbcie co trzeba. Tutaj, jest pod podłogą. Rozejrzyjcie się za jakimś przełącznikiem. Chodź tutaj! Co dalej? Podpinaj osobiste i otwieramy. Robi się. Twoja kolej, D-Bach. Daj mi chwilę. Ktoś tu do nas leci. Bak. Nie wiem kto, ale postawili na nogi całą obsługę. 200 osób. Nie podoba mi się to. Długo jeszcze? Kurwa. Yorinobu wraca do apartamentu. Pieprzyć go. Otwórz safe. Już prawie. Poszło. Wreszcie. Ja się tym zajmę. Relikt cały? Integralność biochipu 100%, więc obstawiam, że tak. Dobra, spadamy. Kurwa, za późno. Yorinobu zaraz tutaj będzie. Musicie się schować. Gdzie? Spróbujcie w tym dużym filarze. Żartujesz? Nie, do środka. Jesteśmy w środku. To nie rozwiązuje problemu. Kurwa, wiem, że nie rozwiązuje. Dajcie mi pomyśleć. Niemożliwe. Czy to Adam Smasher? Jego ochroniarz? Gorzej. To legenda Night City. Jedna z tych mrocznych. Co robimy? Czekamy. Przelecieli już? Zeszli z lądowiska. W tym momencie. O kim oni mówią? Mac, kogo tu niesie? Jasna cholera. To niemożliwe. Saburo Arasaka? Cesarz? Jeszcze jedna legenda. Ciszej. Ta loża chyba nie jest dźwiękoszczelna. Kurwa. Cicho. Hazushite. Arasaka-sama. Mada body check ga owatteimasen. Watashi no musuko da. Rei no mono o kaishu shimashou ka? Watashi ga yaru. Itte kure.
blisko było. Zbyt blisko. Gdyby nas znalazł. Ale tego nie zrobił, siedź cicho. Saburo Arasaka? Oczom nie wierzę. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somo somo ore no koto o ki ni shita koto nanka nai daro. Anta no mondaiten wa soko da. Sekai wa jibun chushin ni mawatteru to omotteru. Gōman da yo. Yorinobu. Dou shite koko e? Jikijiki ni ore ni kutsujoku wo awase, tachiba wo omoi shiraseru tame ni ka? 出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか? きさまこそ自分が何をしようとしたか分かっているのか? 私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち? なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。 だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 誰のことも許す必要はない! Wyciągnąć. Dajcie mi chwilę. Nie mamy chwili! Kurwa!
Czekajcie, mam coś. Przez okno, szybko. Już otwieram. Jestem drabina. Nie. O kurwa. Nie teraz! Wykryj mnie! Bug? Do kurwy nędzy! Straciliśmy ją. Kurwa. Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Damy radę. Musimy. Kurwa, jak wysoko. Mierda! Uważaj. Nie ruszaj się, zanim nie przelecą. Jeśli wpadnie do Sabulo, to trochę za późno. Mam nadzieję, że nas nie widzieli. Chingada madre! Security, bruto, to jest na jutro! Pierdalamy! Chipu 94% i ciągle spada. Mierda! Dzwoń do Parker. Żeby powiedzieć, że rozwaliliśmy sprzęt? Dzwoń! Vi, właśnie oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Mamy problem. Uszkodziliśmy transporter. Integralność chipu. Jackie. 86%! 86% i leci w dół! Cholera! Posłuchaj mnie teraz. Jest tylko jeden sposób. Któryś z was musi wpiąć relikt złącza neuralnego. O czym ty mówisz? Relikt nie może znajdować się poza bezpiecznym środowiskiem. Skoro trzeba... Nombre del Padre, del Hijo i del Spiritu Santo. Amen. Jackie? I jak? Nie wiem. Chyba nic się nie zmieniło. Po waszym powrocie wypniemy relik i zrobimy pełen skan mózgu. Ale najpierw musicie się stamtąd wydostać. Pracujemy nad tym. Del, będziemy za parę minut. Przygotuj się. Oczywiście, panie Wells. Chociaż tyle. Musimy się jakoś dostać do lobby, a stamtąd do garażu. I to raczej szybciej niż wolniej.